Pierwszym, co poczułem, było zimno. Zanim jeszcze otworzyłem oczy, czułem głęboki chłód w kręgosłupie. Niczym tysiące nitek lodu wszytych w moją tkankę. Mrugnąłem powoli, wynurzając się i cofając w ciemności, pragnąc utrzymać powieki zamknięte na wieczność. Leżałem na podłodze twarzą do dołu. Kafelki były poznaczone zaschniętą krwią. Poruszałem ramionami, żeby się podnieść. Ale moje mięśnie były niemal tak sztywne, że zamiast się wyginać, mogły się złamać. Słabo uniosłem się do góry, przenosząc ciężar ciała na omdlałe nogi. Zacząłem się zastanawiać, czemu tak się czułem. Nie byłem pewien, ile tu leżałem. Czułem dziwne sensacje w żołądku. Może zjadłem coś, co mnie powaliło. Moment. Gdzie ja jestem? Rozejrzałem się po pomieszczeniu. Była to kuchnia. Ogólnie uporządkowana. Poza śladami pośpiesznej ucieczki. Tylne drzwi stały otworem. Ledwie przymocowane do górnego zawiasu. Drzwiczki szafek były otwarte. Wyglądało na to, że zabrano jedynie gotowe jedzenie. Znajdował się tam też przywrócony stojak na noże. Niektórych brakowało. Ja sam leżałem na podłodze w kałuży krwi. Widziałem, jak po mojej koszuli spływa jej leniwy strumyk. Ale po szybkich oględzinach nie znalazłem żadnej rany. Każde okno, które widziałem, miało zaciągnięte zasłony. Jakby mieszkańcy domu chcieli się ukryć. Wszedłem do salonu. Ledwie zginając w kolanach, zdrętwiałe nogi. Było ciemno, ale mogłem zobaczyć kontury mebli. Nie było tutaj nic szczególnego poza drzwiami wejściowymi zabarykadowanymi biurkiem. Po mojej prawej widziałem zamknięte drzwi do sypialni i korytarz obok drzwi wejściowych. Cały dom był ciemny i pusty. Poza mną. Gdzie ja byłem? Czyli to dom? W tym momencie zdawałem sobie sprawę, że nie wiem, kim jestem. Myślałem i myślałem, próbując przypomnieć sobie imię, przyjaciela, wydarzenie, moją własną twarz. Nie miałem nawet w pamięci zarysu swojej twarzy. I to poczucie było dziwnie niepokojące. Próbując dotrzeć do swej pamięci, zauważyłem, że nie mogę sobie przypomnieć niczego, poza pobudką na tej zimnej, kuchennej podłodze. Powoli rosła we mnie pewność, że zostałem otruty, bądź miałem jakąś reakcję alergiczną, co powoduje amnezję i utratę przytomności. To musiała być jakaś substancja chemiczna. Co jeśli żyłem sam? Sprawdziłem kieszenie w poszukiwaniu portfela, ale go nie znalazłem. Próbowałem zawołać, ale coś było nie tak z moim głosem, bo brzmiał, jakby moje struny głosowe były porwane. Jedyne, co wydało się z moich ust, to stłumione dźwięki flegmatycznych charkot. Wyplułem czerwono-czarną krew, która utknęła w moim gardle. Nie czułem jej smaku, ale na kanapie kogokolwiek, kto tu mieszka, wyglądała paskudnie. Ponieważ nikt nie odpowiedział na mój głos, postanowiłem wyjść. Idąc do drzwi głównych, odciągnąłem na bok ciężkie biurko. Było trudno, ale nie przez jego masę, ale przez moje kończyny. Moje ręce zdawały się całkowicie ciężkie, a reszta ciała popadła w odrętwienie, jakby wyciągnęła ją w przeciwnym kierunku ogromna czarna dziura. Próbę złapania masywnego mebla utrudniały zesztywniałe palce, ale biurko poddało się łatwo, o wiele łatwiej niż się spodziewałem. Nie wiem, ile czasu zajęło mi otworzenie drzwi. Czas wydawał się inny. Nie wiedziałem, ile cokolwiek trwało. Byłem kompletnie uziemiony w teraźniejszości. Przypomnienie sobie pobudki w kuchni stawało się coraz trudniejsze. Po godzinach porażek wreszcie udało mi się zsynchronizować palce i przekręciłem gałkę drzwi. Trudność wykonania czegoś tak prostego trochę mnie zmieszała, ale szybko o tym zapomniałem. Słyszałem, że istnieją wywary mogące paraliżować. Ale czy są też takie, które powodowały amnezję? Wiem o zombie na Haiti, które zapominały kompletnie swoją osobowość i służyły temu, czyj głos słyszały po wskrzeszeniu. Ale mną nie kierował żaden głos. Moje doświadczenie nie było aż tak dramatyczne. Ale w kuchni była czyjaś krew. Może przeżyłem zamach? Zostałem otumaniony celowo. Wciąż czułem tego wynik w swoich mięśniach. Ale co ktoś mógłby mieć z mojej amnezji?
jeśli taka wystąpiła jako pożądany skutek uboczny? Wyszedłem w przedmiejską okolicę, próbując rozwikłać tę zagadkę. Niebo było szare i zachmurzone, nieustannie grożące deszcze. Wiał mocny wiatr, który popychał śmieci wzdłuż drogi. Na horyzoncie widziałem czarny dym, wznoszący się ku szarym chmurom. Krok po kroku przenosiłem swoje odwodnione ciało w dół podjazdu. Nie widziałem ani jednej osoby, tylko ślady Exodusu. Frontowe drzwi były albo wyłamane, albo zwyczajnie otwarte. Okna roztrzaskane. Na ulicy widać było ślady palenia gumy. Miałem dziwne poczucie, że nie jestem sam. Wyczuwałem, że ktoś był niedaleko. Słyszałem bicie ich serc. Mogłem wyczuć ich ciepło. Musiałem ich znaleźć. Musiałem dowiedzieć się, co się tu dzieje. Byłem pewien, że ktoś mi pomoże. Wyplułem grudkę gęstej śliny. Bardzo obcej śliny. Po ziemię plasnął fioletowy śluz z czerwonym zabarwieniem i czymś białym. Oczyszczanie z toksyn? Zacząłem iść. Szło mi koszmarnie na tych martwych nogach. Nie przeszkadzało mi to jednak. Popadłem w pewien rodzaj bezmyślności. Zadowolony ze zwykłego włóczenia się, cały czas możliwość od istnienia innych ludzi wbijała się w mój mózg, ponaglając do ich znalezienia. Idąc w dół ulicy poprzez labirynt domów, wpadłem na psa. Sporego dobermana. Na początku mnie zainteresował. Spojrzałem na niego z zachwytem. Potem jednak mnie dojrzał i zaczął jadać. Szczekanie stało się tak głośne i zaczęło mnie irytować. To, jak na mnie patrzył, obnażając zęby, zaburzyło mój spokój. Czułem, jak wypełnia mnie gniew. Czołgając się w górę kręgosłupia, sprawiając, że trzęsły mi się ręce, zwierzę rzuciło mi wyzwanie. To moja ofiara. Postawiłem krok w jego stronę. Nieczuły na głębokie warczenie. Pies przygotował się do skoku. I myśl o tym żałosnym stworzeniu rzucającym mi wyzwanie bardzo mnie rozbawiła. Skoczył, wgryzając się w moją łydkę. Na tyle mocno, że usłyszałem chrupnięcie. Rzuciłem się na psa, zaciskając ręce na jego szyi. Powoli przekręciłem mu żelazny uchwyt, używając na tyle siły, ile mogłem. I nic na świecie nie mogło mnie powstrzymać przed skręceniem temu psu karku. Zaskomlał tak zasmucająco, że gdybym umiał czuć smutek, to głęboko by mnie to zraniło. Skończyłem dręczyć psa. Wreszcie złamałem mu kark po przerzuceniu jego łba o 180 stopni. Podniosłem jego truchło i cisnąłem nim o ulicę. Zacząłem bić w klatkę piersiową, rozciągając pięściami jego ciało i wnętrzności o cement. Póki nie zostały tylko tylne nogi połączone kręgosłupem i trochę futra zbryzganego krwią. Kiedy skończyłem zadawać sobie pytanie, co właśnie zrobiłem? Nic nie czułem. Byłem całkowicie spokojny i opanowany. Mój umysł analizował całą sytuację i uznał gniew za prawidłową reakcję. Choć miałem podświadome uczucie, że to, co właśnie zrobiłem, było odrażająco złe. Co jeśli mam uszkodzony mózg? Słyszałem o mężczyźnie, u którego uszkodzenie pewnego obszaru mózgu powodowało niekontrolowaną furię, pod byle pretekstem. Co jeśli zdarzyło się to mnie? Duże niedotlenienie powoduje i uszkodzenie mózgu, i utratę przytomności. Czy jestem w ogóle umysłowo sprawny na tyle, żeby nazwać się istotą ludzką? Szybko musiałem kogoś znaleźć. Kontynuowałem podróż, docierając wreszcie do końca osiedla. Podszedłem do stojących na drodze dwóch zderzonych samochodów. Jedno było puste, a kierowca drugiego siedział z głową spoczywającą na kierownicy. Otworzyłem drzwi i podniosłem jego głowę za włosy. Jego czoło było wbite do środka, a z czaszki wystawał mózg. Nie pachnął zbyt dobrze, więc złapałem go i wyrzuciłem na ulicę. Usiadłem w samochodzie i rozejrzałem się. Byłem pewien, że jeździłem już samochodem. Ale będąc na siedzeniu, nie wiedziałem, co mam robić. Złapałem za kierownicę i przekręciłem ją. Nic się nie stało. Obok kierownicy widniało mnóstwo przycisków, więc zacząłem je wciskać. Jeden z nich wywołał okropny hałas, ale wyszedłem z samochodu, zapominawszy o tym. Stałem na głównej ulicy. Na parkingach przed sklepami stały samochody. Na chodnikach i ścianach widać było okazjonalne krwawe ślady. Neony przeróżnych sklepów wciąż świeciły.
chociaż w środku nie było nikogo. Automatyczne światła drogowe przełączały się, nie zdając sobie sprawy z tego, że nie służyły już żadnym ludziom. To miasto jest wymarłe, opustoszałe z jakiegokolwiek życia. Wtedy kogoś zobaczyłem. Stałem przed warzywniakiem z wejściem zniszczonym przez przewrócony samochód. Człowiek, którego zobaczyłem, był mężczyzną. Kulał i za każdym razem, kiedy przenosił ciężar ciała na prawą nogę, miałem wrażenie, że ta się pod nim załamie. Zdążał w kierunku apartamentów po drugiej stronie drogi. Chciałem do niego krzyknąć, ale z moich ust wydobył się tylko jęk. Szedł dalej w stronę mieszkań, więc postanowiłem iść za nim. Kiedy przeszedłem przez otaczający je płot, zobaczyłem grupę ludzi biegnących w górę po schodach mieszkania. Jeden z nich trzymał broń wycelowaną w mężczyznę, próbującego ich dogonić. Zdawał się błagać ich o coś, wyciągając do nich dłonie. Wyraźnie potrzebował pomocy. Wtedy go zastrzelili. Od razu schowałem się za murem, wyglądając za róg. Ostatnią osobą wchodzącą do apartamentu była kobieta, która sprawiła, że w mojej piersi poczułem coś dziwnego. Spojrzałem na nią, kiedy wpatrywała się w zwłoki mężczyzny, którego zabił jej przyjaciel. Nie zauważyła mnie jednak i weszła do środka. Było w niej coś szczególnego. Wygięła moje suche usta w durnym półuśmiechu. Czułem, jakbym ją znał, jakbym musiał poznać ją ponownie. Może ona pomogłaby mi ogarnąć ten burdel. Może mógłbym się dowiedzieć, kim byłem. Nie byłem jednak w stanie podejść do nich, skoro strzelali do przypadkowych ludzi. Poszedłem w stronę warzywniaka. Moje mięśnie zaczęły się rozluźniać i mogłem ruszać się odrobinę płynniej. Ale łydka wygryziona przez psa nie była tak stabilna jak ta nieuszkodzona. Zacząłem mieć nadzieję, że cokolwiek było w moim układzie nerwowym, powoli się ulatniało i że to niekoniecznie będą stałe efekty. Przeszedłem przez parking. Miejsce to było opuszczone, chociaż raczej niedobrowolnie. Niektóre z drzwi samochodów były pootwierane, niektóre obryzgane czerwienią. Jeden z bagażników był otwarty, wypełniony do połowy zakupami. Na betonie obok leżały roztrzaskane jajka. Stało tam pełno porozrzucanych pustych wózków. Przewrócony samochód zmiażdżył szklane drzwi. Wyglądało na to, że samochód spoczywał na ciałach kilku ludzi, a ich wnętrzności rozlały się po betonie. Powiał wiatr. Było zimno. Dotarłem do kosza ze sklepem i otworzyłem go. Złapałem kawałek kartonu. Leżało pod nim dziecko z twarzą zmasakrowaną, nie do rozpoznania. Widziałem kość nosową, chociaż brakowało jej chrząstki. Obok jego głowy leżało obgryzione i wyplute ucho. Usta zjedzono w szczególnie okrutny sposób, ukazując wybite zęby i zsiniałe dziąsła. Oczy zostały wysiorbane, pozostawiając ośmiolatka wpatrującego się w niebo bez życia. Jego czaszkę wgnieciono do środka i podano z mózgiem o 37 stopniach Celsjusza. Ciało wygryziono w różnych miejscach. Czasem tylko do mięśni, czasem aż do kości. Była to robota czegoś dzikiego i skrajnie żarłocznego. Dziecko było na tyle małe, żeby paść łatwym uchem w ataszy wygłodniałych psów. Parę miesięcy temu był nawet taki reportaż w wiadomościach, prawda? Albo może coś takiego powinno być w wiadomościach? No, bez znaczenia. Włożyłem dłoń w pusty żołądek, szukając resztek świeżej krwi. Po zebraniu jej napisałem na kartonie: nie jestem wrogiem, nie atakować. Ciało wydzielało obrzydliwy smród, ale widok nie obrzydzał mnie tak bardzo jak właśnie zapach. To nie był rozkład, ale całość zdecydowanie było z trupem nie tak. Poszedłem od razu, zapominając o dziecku. Wróciłem do miejsca, do mieszkań. Drzwi, przez które weszli ludzie, były zamknięte na głucho. Czekałem nie wiem jak długo, ale nie miałem nic przeciwko marnowaniu czasu. Pomyślałem wtedy, że lepiej by było, gdybym to ja zobaczył ich pierwszy. Wziąłem więc swoją tabliczkę i poszedłem na cmentarz po drugiej stronie drogi, skąd mógłbym ich odpowiednio obserwować. Nadeszła noc. Wokół panowała cisza. Nie przejechało ani jedno auto. Nikt nie przeszedł chodnikiem. Nie było zupełnie nikogo, kto by kupował jakiś fast food, robił zakupy czy wypożyczał film.
towarzystwa dotrzymywał mi pomarańczowy blask na horyzoncie. Wszystko, co istota ludzka mogła zrobić, już nigdy nie miało być zrobione. Leżałem tam w milczeniu, obserwując. Sam na placu pełnym zwłok. Odczułem to samo, co na osiedlu, kiedy się obudziłem. Że byli przy mnie jacyś ludzie. Wiedziałem, że wyczuwam w tym mieszkaniu. Więc czekałem na nich. Jedyne, co mi przeszkadzało, to zimno. Nie umiałem się ogrzać. Chciałem, żeby moje ciało przetworzyło to, o czym się zatrułem. Chciałem znów czuć się dobrze. Powoli zapomniałem, co konkretnie muszę usunąć z organizmu. Czy było to coś szkodliwego? Nie mogło, bo czułem się doskonale. Miałem mgliste poczucie, że powinienem poczekać na ludzi, którzy weszli do domu. Że może ta kobieta, którą widziałem, powie mi, co mam wyrzucić z układu nerwowego. Spędziłem noc obok grobu Chrisa Redfielda. Potem nadszedł dzień. Zdawał się płynąć powoli. Ale nie byłem tego pewien. Mój umysł podsuwał mi same czyste kartki, kiedy starałem się przypomnieć wydarzenia kilku ostatnich godzin. Chmury pozostały jak mroczny zwiastun, kryjąc wszystko, co jasne i ciepłe, jeśli istnieje jeszcze coś, co mogłoby mnie ogrzać. Wreszcie zobaczyłem, jak wychodzą. Kilku z nich, włącznie z kobietą. Pośpieszyłem się tylko jak mogłem, trzymając znak, dopóki nie skrzyżowałem spojrzeń z jednym z nich. Był to mężczyzna. Chudy, wymizerniały, o wystających kościach. Jak nieumarły szkielet. Miał pistolet. I kiedy tylko mu się pokazałem, wycelował go we mnie, krzycząc. Inni spojrzeli na mnie, a kobieta wciągnęła głośno powietrze. Przyjrzałem się jej dokładnie. Była pięknością, wręcz aniołem. Bardzo jasne blond włosy, zielone oczy o kolorze, które mogła mieć sama matka natura. Widziałem wokół niej aurę czystej bieli. Zobaczyłem, jak wystrzeliwuje we mnie. I od razu poczułem się lepiej. Moja noga była cała. Mój duch uleczony, a ja sam odżywiony. Kochałem ją. I jestem pewien, że wcześniej kochałem ją jeszcze bardziej, gdy wiedziałem, kim była. Spojrzała na mnie zszokowana, z szeroko otwartymi ustami. Szkielet pokryty skórą postąpił naprzód, a ona stanęła przed nim. Wyciągnąłem do niej mu znak, który przeczytała. Widziałem, jak po jej twarzy spływał łza. Pomruczeli między sobą, ale mężczyzna pozwolił mi się zbliżyć. Nie! Jak możesz mu zaufać? Wykrzyknął mężczyzna, kiedy moja ukochana zaczęła iść w moją stronę. Wracamy teraz, z tobą lub bez ciebie! Tamci dwaj zawrócili biegiem po schodach. Nic dla mnie nie znaczyli, więc mnie to nie obchodziło. Upuściłem znak. Ta kobieta, całkiem mi obca, a jednak tak znajoma, że czułem, że jeśli stracę ją teraz, to stracę ją na całe życie. Podeszła bliżej i przystanęła. Czy to ty? Tak. Zdołałem wyartykułować z trudem. Dla tej kobiety mogłem o niczym nie pamiętać. Dla tej ukochanej kobiety zrobiłbym wszystko. Podeszła do mnie. Wyciągnęła ramiona, żeby ją objąć. Kiedy w nie wpadła, rozerwałem jej pierdolone gardło. Kawałki ciała w moich ustach. Następujące po sobie sekunda po sekundzie. Zaczęła krztusić się własną krwią. Bez skutku próbowała krzyczeć. I upadła na beton. Była niema. Tak samo jak ja. Upadłem na kolana, rozbijając pięściami jej klatkę piersiową, żeby dobrać ją do najsmaczniejszych organów. Rozerwałem skórę, złamałem kości, zaciągnąłem w dłoni jej serce. Wyrwałem je i zacząłem pożerać. Nie miałem pojęcia, dlaczego to wszystko robię. Teraz byłem tylko ofiarą własnych instynktów. Ta gorączka objęła moje dłonie i szczęki. Złączyła z gniewem wpisanym w moją egzystencję. Jednym, co w tym momencie kochałem, był smak jej mięsa. Jedyna rzecz, którą dane mi było spróbować od dłuższego czasu. Miało idealną fakturę, doskonałą żylastość, a krew stanowiła cudowny dodatek. Jedząc jej zwłoki, czułem euforię. Niesamowity haj, którego nigdy wcześniej nie dostarczyłem. Mój ząb utknął w szczególnie zrogowaciałej części dłoni. Ale i tak ją połknąłem. Żałowałbym tego później, gdybym jeszcze mógł czegokolwiek żałować.
Jeśli wciąż mógłbym żałować, żałowałbym kobiety, która po tym, jak się najem, powstanie po to, żeby cierpieć to samo oszołomienie i odrealnienie co ja. Mógłbym żałować, że celowo daję jej powstrzymać się, żeby mogła zarażać innych. Mógłbym żałować śmierci innych, które zje ona. Mógłbym żałować trupów dzieci wrzuconych do śmietnika po tym, jak jej ofiary dołożą się do rozpowszechniania zarazy. Gdybym jeszcze mógł żałować, gdyby w ogóle obchodził mnie żal, mógłbym żałować poddania się zmianom mojego losu. Jestem teraz nosicielem zarazy, takimi jak ci, którymi wcześniej gardziłem oglądając horrory. Jestem upadkiem mojej niegdysiejszej rasy. Jestem apokalipsą. I wtedy zacząłem ucztę. Szłam w dół schodów kryjówki, aby ochotniczo zebrać zapasy. Ash i Leon towarzyszyli mi. Razem zeszliśmy po schodach i skierowaliśmy się w stronę samochodu. Nagle usłyszałam krzyk Asha i odwróciłam się. Trzymał broń wycelowaną w jednego z martwych. To nie był tylko jeden z martwych. To był mój mąż. Kucząca burza negatywnych emocji, która szalała we mnie przez ostatnie dwa dni, ucichła. Kiedy tylko magnetycznie połączono genetyczny pstryczek w żałosnym ludzkim DNA, nic bardziej nie przypominało piekła niż dom. Każde z nas stało się nawzajem swoją apokalipsą. Kraje upadały jeden po drugim. Oberwała półkula północna, potem Ameryka, później nasz stan. To było jedno wielkie, szybkie miotnięcie, jakby Bóg machnął ręką nad ziemią, żeby oczyścić ją z bałaganu. Wiedziałam, że to był koniec. Początek końca rozpoczął się, kiedy jeden z nieumarłych włamał się do naszego domu i ugryzł mojego męża w tył szyi. Życie straciło sens. Do teraz. Teraz wrócił. Powstał z martwych. Nie całkiem, ale wystarczająco. Sens mojego życia stał przede mną jako żywy trup. Widziałam w jego zamglonych oczach, że mnie pamięta, że mnie szukał. Wpatrywał się we mnie tak, jak kiedyś. Zaraz zanim zwykł mówić mi, że mnie kocha. Aż postąpił naprzód, a ja szybko stanęłam przed nim. Przeczytałam znak, który zrobił mój mąż. Napis namalowany czymś czerwonym głosił NEJSTMWGMNEATA. Jego ortografia zawsze pozostawiała wiele do życzenia, ale to oznaczało, że wciąż kontaktuje i pomimo tego, że był powłóczącym nogami trupem z kością przebijającą łydkę, wciąż go kochałam. Próbowałam powstrzymywać się od płaczu. Co ty wyrabiasz? To mój mąż, odpowiedziałam. To nie twój mąż, to trup. Zombie pragnący twojego mięsa. Prawdopodobnie przyszedł z tego samego cmentarza, co tamten drugi. Porozmawiam z nim. Nie! Jak możesz mu zaufać? Ale ja już zaczęłam iść w stronę męża. Wracamy teraz, z tobą lub bez ciebie! Usłyszałam krzyk Asha, a potem kroki po schodach. Nie potrzebowałam ich. Jedynym, kogo potrzebowałam, był on. Mężczyzna stojący przede mną. Ten z wyblakłymi źrenicami, upiornymi jak księżyc w pełni. Ten trupio blady z wiszącą luźno szczęką, z której ściekał fioletowy śluz. Brakowało mu jednego zęba, ale patrząc po krwawiących i gnijących dziąsłach, i tak zaraz wypadnie mu reszta. Był pokryty zaschniętą krwią i śmierdział rozkładem, ale śmierć była ostateczną barierą, a on ją przełamał. Teraz mogliśmy być razem na zawsze. Zatrzymałam się przed nim. Czy to ty? Tak. Wycharczał tak, jakby wycięto mu struny głosowe skalpelem, a potem przyszyto złamaną ręką ucznia szkoły specjalnej troski. Podeszłam, a on rozwarł ramiona i mnie objął. Pierwszym, co poczułam, było zimno. Tak przejmujące zimno. Z trudem otworzyłam oczy. Patrzyłam w niebo. Masywne chmury. Ciemne i groźne płynęły po firmamencie. Lampy oświetlały miejsce, w którym byłam pomarańczową poświatą, tworząc wrażenie oderwania od rzeczywistości. Jakbym była w jakimś świecie, który do tej pory nie istniał. Spróbowałam się poruszyć,
całą siłą, jaką umiałam zebrać. Moje mięśnie były sztywne, a ich zgięcie prawie niemożliwe. Wreszcie jednak wstałam i rozejrzałam się. Byłam na parkingu czegoś, co wyglądało na kompleks mieszkalny. Co to za miejsce? Gdzie ja jestem? Moment, kim jestem? Próbowałam przywołać coś, cokolwiek z mojej pamięci. Nic się nie pojawiło. Spróbowałam zawołać, ale jedynym dźwiękiem, jaki wydałam, było dziwne gulgotanie, jakby moje gardło było pełne płynu. Wtedy spojrzałam w dół. Obok mnie na plecach leżały zwłoki. Miałam prawdziwe uczucie, że ten mężczyzna był ważny, że go znałam. Brakowało mu zęba, był pokryty krwią i najwyraźniej zamordowany strzałem w głowę. Poczułam coś bardzo dziwnego i ktoś, kto mógłby czuć smutek, byłby zasmucony jego losem. Zaczęłam odchodzić. Instynktownie wyczuwałam w pobliżu jakichś ludzi, chociaż nie wiedziałam gdzie. Musiałam jednak ich znaleźć. Pomogą mi, jestem tego pewna.